Szanowni Państwo, ten instytut jest odpowiedzią na pewnego rodzaju wyzwanie, jakim jest rehabilitacja osób najciężej poszkodowanych, czyli osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Wrażenia są niesamowite. Z tego, co zobaczyłem, najnowocześniejsza technologia, można powiedzieć, XXI wieku już. Tego typu placówek w Europie nie ma. Biznes połączył się z badaniami naukowymi. Staramy się nie być kapitalistami w modelu XIX-wiecznym, tylko łączyć pozytywne, humanistyczne aspekty w naszym działaniu, a więc przede wszystkim służyć społeczeństwu. Pani Monika, która jest naszą pierwszą uzdrowioną pacjentką, jest tego najlepszym dowodem. Dziękuję uprzejmie. Nasza myśl techniczna i naukowa może być wdrażana w życie i pomagać ludziom, którzy w zasadzie by do końca życia leżeli, nie mogąc widzieć tego świata w pozycji stojącej. Przede wszystkim pomaga człowiekowi odczuć, że może chodzić. To jest jakby punktem wyjściowym do leczenia. Pacjenci po urazach kręgosłupa mają tak zwaną spastyczność, czyli sztywność kończyn i dolnych, i górnych. I żeby ta spastyczność się zmniejszyła, a kończyny się rozluźniły, to muszą być wszystkie zabiegi z hydroterapii, zabiegi wodne, również wszelkiego rodzaju okłady. I właśnie to będzie przygotowanie do uruchomienia i lokomocji pacjenta w lokomacie, jak również w egzoszkielecie, to znaczy to jest taki aparat, który jest przymocowany do pacjenta od zewnątrz. Przy pomocy fizjoterapeuty ten pacjent nabiera samodzielnej lokomocji. Bardziej będziemy tutaj zwracali naszą uwagę w kierunku pacjentów z niecałkowitym urazem rdzenia i będziemy chcieli udowodnić, że jeżeli pacjent będzie poddany dość takiej agresywnej, nawet bym powiedziała, terapii, to bardzo prawdopodobne, że wróci wcześniej do zdrowia i przez to również i do pracy, i do środowiska. Wszyscy, jak mówimy o uszkodzeniach rdzenia, to wszyscy już myślą o wykorzystaniu komórek macierzystych. To w tej chwili jest jeszcze w fazie początkowej, ale jeżeli coś takiego dojdzie do skutku, to będzie niesamowita rewelacja na cały świat.